Witam serdecznie Słowem Bożym zapisanym w trzeciej Księdze Mojżeszowej w 10 rozdziale 3 wierszu. Oto co Pan rzekł, na bliskich moich okazuje się świętość moja, a wobec całego ludu chwała moja. Oraz z listu do Rzymian z 5 rozdziału 1 wiersza. Usprawiedliwieni tedy z wiary pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Pokój mamy z Bogiem dzięki usprawiedliwieniu. To jest ten dar, który otrzymaliśmy od Jezusa Chrystusa. Bóg okazał w Chrystusie swoją dobroć, swoją łaskę, sprawiedliwość, chęć ocalenia grzesznego człowieka. I jakby dokonał to poza ludzkimi czynnościami, chęciami, bo dokonał naszego usprawiedliwienia na krzyżu, zmarł za nasze grzechy. Podjął ofiarę, złożył z siebie ofiarę za grzesznego człowieka. I niejako jesteśmy wszyscy wierzący usprawiedliwieni przed Panem Bogiem. Co nie oznacza, że możemy teraz robić co chcemy, że nie musimy dostosowywać się do pewnych norm społecznych, etycznych, moralnych. Nie jesteśmy z tego zwolnieni. Ponieważ z wiary wynikają także i uczynki. Natomiast naszym takim największym dziełem niezależnym od nas, ale dla nas, jest usprawiedliwienie z wiary, dzięki któremu mamy pokój z Panem Bogiem. Jesteśmy jakby też wolnymi ludźmi w wierze, w łasce, ale ludźmi, którzy też muszą pamiętać o tym, że są pewne jeszcze zasady i normy do zachowania. Myślę, że wiele jest takich wypowiedzi, w szczególności w listach apostoła Pawła, dotyczących usprawiedliwienia, ponieważ jest to bardzo ważne i istotne, ponieważ zwiastuje nam to pokój, nadzieję, ale także nasze życie wieczne, nasze zmartwychwstanie. Drodzy, dobrego dnia, życzę wszystkiego dobrego, pozostańcie z Bogiem.